W dzisiejszym fragmencie Ewangelii, kiedy Jezus przebił do brzegu, kiedy wysiada z łodzi, natychmiast zostaje rozpoznany. Wprowadza to wielkie zamieszanie, jak czytamy w Ewangelii. Ludzie gdzieś biegają, przynoszą do niego chorych, aby ich uzdrowił. I w naszym życiu często jest tak, że możemy nie rozpoznać Jezusa. Dobrze by było, gdybyśmy starali się prosić Pana Boga. Na naszej modlitwie, abyśmy zawsze tam, gdzie pojawi się w naszym życiu, tam, gdzie jest właściwie w naszym życiu, abyśmy umieli rozpoznać Jezusa Chrystusa. Abyśmy, mówiąc tak kolokwialnie, nie przegapili Jego obecności w naszym codziennym życiu, w naszym codziennym doświadczeniu. Boga Jezusa Chrystusa możemy spotkać właściwie wszędzie, ale przede wszystkim spotykamy Go w sakramentach świętych, przede wszystkim spotykamy Go w Eucharystii, gdzie Możemy w pełni doświadczyć Jego działania w naszym życiu i Jego świętej obecności pod postaciami chleba i wina. Boga możemy rozpoznać, możemy spotkać w drugim człowieku, szczególnie w naszych bliskich, w naszych rodzinach, gdzie czasami trudno nam jest to wspólne życie gdzieś przeżywać. Boga możemy rozpoznać w drugim człowieku w miejscu pracy, także i w stworzonym świecie. Prośmy dzisiaj abyśmy umieli każdego dnia rozpoznawać Boga tam wszędzie, gdzie będzie chciał się objawić w naszym życiu.